Zaprosiliśmy dzisiaj Państwa, ponieważ chcielibyśmy powiedzieć o nowej formie pochówków, którą zaczynamy na cmentarzu opolskim, na cmentarzu na Półwsi. To jest tak naprawdę odpowiedź na pytania mieszkańców, na zapotrzebowania mieszkańców. Bardzo często pytają nas, a czy właśnie do pochówku zawsze musi być pomnik, a czy rzeczywiście ta tradycyjna forma pochówków jest jedyną, którą można realizować na cmentarzu. I chciałabym zaznaczyć, że kolumbaria, które jeszcze 15 lat temu były nowością, w tej chwili już stały się tak powszechne i tak często wykorzystywane, że również uznawane są za tradycyjną formę pochówków. Chcielibyśmy umożliwić pochówki minimalistyczne, o których mówi się również, że są to pochówki ekologiczne. Kwatera, którą widzicie Państwo za nami, będzie właśnie przeznaczona, zaaranżowana na tak zwany ogród pamięci. To miejsce zostanie otoczone cisowym żywopłotem. Jeszcze tej jesieni chcielibyśmy zrealizować ten pomysł. Natomiast w tej kwaterze, w tej takiej zamkniętej przestrzeni będą dokonywane pochówki w urnach ekologicznych. Odwiedzałyśmy takie cmentarze, między innymi w Poznaniu od lat 90. funkcjonuje taki cmentarz. Cieszy się ogromną popularnością. W tej kwaterze nie będą realizowane pomniki, takie jakie znam, jakie Państwo mogą oglądać w znakomitej części cmentarza. Natomiast będzie to po prostu zielony teren, na którym dokonywane będą pochówki. Aby upamiętnić osobę, która będzie spoczywała w danym miejscu, będą montowane przed tą kwaterą na dużych głazach tabliczki upamiętniające. I to w zasadzie będzie jedyna pamiątka dotycząca danej osoby pochowanej w tym miejscu. Obserwując to, co się dzieje w Polsce, ale również na świecie, czyli właśnie ten trend, który możemy właśnie tak scharakteryzować, ekologiczny, minimalistyczny, powoli się staje wszechobecny. Bardzo się cieszę, że Opole dołączyło do takich miast jak Warszawa, Kraków, Szczecin, ale przede wszystkim Poznań, bo chyba w Poznaniu, tak, jako w pierwszym mieście powstały takie miejsca, że Opole dołączyło do tych miast i pozwala na to, by ktoś, kto chciałby właśnie w taki sposób być pochowany, będzie miał już tę możliwość. Tak czarnym humorem to rzeczywiście cieszę się z tego względu, że również sama mam takie marzenie przyszłości, żeby w taki właśnie sposób minimalistyczny zostać pochowaną, więc wiem, że będę pochowana w Opolu. Postaramy się, aby jakby rozpoczęcie tej kwatery nastąpiło w styczniu 2025 roku, czyli teraz jesienią będziemy stwarzać tą kwaterę od początku. Zrobimy żywopłot ścisów, a przed wejściem ustawimy duże głazy, na których będą umieszczane tabliczki z nazwiskami osób pochowanych. Będzie tam też taki kącik zadumy, gdzie na ławkach osoby bliskie osób pochowanych będą mogły odpocząć. Chcielibyśmy tutaj podkreślić, że w żaden sposób nie zamierzamy ograniczać tak zwanych tradycyjnych pochówków. Natomiast musimy również pamiętać o tym, że przyzwyczajenia, tendencje, nasze nawyki się zmieniają. Obecnie 55% to są kremacje, 55% wszystkich pogrzebów czy pochówków to są kremacje i ta tendencja jest wzrostowa. Przy okazji też chciałabym, jeżeli tu Panie pozwolą, zaprosić Państwa 1 listopada na kwestę. To będzie kontynuacja zbierania pieniędzy na renowację nagrobków sióstr przy cmentarzu na ulicy Wrocławskiej, ale również renowacja nagrobku braci Form. Bardzo prosiłabym o to, żeby wziąć ze sobą gotówkę i wesprzeć tę wspaniałą i dobrą inicjatywę.